Dostępne. Zajdź ich od tyłu. Z tyłu nie są już tacy mocni. Pokażę im, co może zrobić prawdziwy obrońca. Autoboty, Omega jest prawie gotowy do walki. Powstrzymajcie jeszcze tego niszczyciela. Słyszeliście go? To roboty. Już prawie. Jeszcze tylko chwila. Za chwilę znów wszystko będzie w porządku. Zaraty do litości. Dobre, co? Pokazać ci to jeszcze raz? Optimusie, resztę napraw Omegi muszę dokonać w bazie. Dzięki, Ratchet. Do jądra wyjdziemy bez was. Miejcie oczy dookoła głowy, Autoboty. Wysoka Rada mówiła mi o niszczących właściwościach ciemnego energonu. Im bardziej zbliżamy się do jądra, tym Cybertron może być bardziej niebezpieczny i niestabilny. To trochę zabolało. Spójrz! Skażenie rozprzestrzenia się szybciej niż sądziłem. Optimusie, ten rozrost jest naprawdę niestabilny. Uwaga na kolce! Mogą zrobić sporą krzywdę! Co to jest? Co jest, chłopcze? Nigdy nie widziałeś kosmicznego ślimaka? Stanowią część naturalnego systemu obronnego Cybertrona. Zginą, gdy rozprzestrzeni się ciemny energon. Jesteśmy zablokowani! Utknęliśmy! Ja spróbuję. Coś jest nie tak. O co chodzi, Ironheart? Jeszcze nie. Ale bądźcie gotowi. Coś się zbliża. Więcej autobusów niszczenia! No to teraz utknęliśmy podwójnie! Twarde diabelstwo! Mój topór tego nie skruszy. W tej chwili mamy na głowie co innego. Będę gotowy!
niezbędne. Przepraszam. Zbliża się pojazd nieprzyjaciela. Co to? Słyszałeś? Ahemba, wypigrahi, nidopara. Co to było? Uniwersalne powitanie. Chyba nie zadziałało. Nie musimy niczego się obawiać, Autoboty. Dla nich jesteśmy przyjaciółmi. To zawsze się przyda. Ślepa uliczka! Słyszysz ten dźwięk? Co to jest? Te wyglądają, jakby miały wieżyczkę na grzbiecie! Chyba chcą, żebyśmy na nie wsiedli. Wyczuwają, że chcemy im pomóc. Lepiej nie można tego wyrazić. Włączam się do... Tu jest pełno Decepticonów! Megatron rozumie konieczność ścisłej ochrony jądra. Ono jest dla niego najcenniejsze. Nie widzę. Na moście! Zniszcz wszystko!
sporniki mostu, pokaż im! Zostańmy w kontakcie. Ironhide, widzę cię z mojej platformy. Optimusie, brama blokuje drogę. Moment, widzę przełącznik, który może nam pomóc. Ironhide, napotkałem kolejną śluzę. Widzisz gdzieś panel sterowania? Optimusie, mam tu eskadrę Decepticonów. Zlikwiduję ich! Moment, nie! Czemu on zawsze to robi? Jest! A teraz zobaczmy, gdzie jest... Następnym razem zaczekaj na nas! Widzimy cię, Warpath, ale nie możemy do ciebie dotrzeć. Spróbujemy znaleźć jakąś okrężną drogę. Warpath! Stoimy na brzegu energonowej rzeki, ale nie możemy się przeprawić na drugą stronę. Chwila! Chyba jestem w stacji kontrolnej tego obszaru. Działa! Świetnie! Dzięki, że nie strzeliłeś najpierw do panelu sterowania. Ironhide! Zaczynam myśleć, że jesteś zazdrosny z powodu mojej niewiarygodnej celności! Nie mogę być zazdrosny o coś, czego nie posiadasz. Dobra robota, Warpath. Przeszliśmy na drugą stronę. Patrz! Tam poszedł! Zostawia za sobą ślad zniszczenia, gdziekolwiek pójdzie. Zbliżają się Decepticony! Moment! Jeden moment! Jednego strzału.
otwórzmy ostatnią śluzę. Hej! Witajcie z powrotem! Spójrz, to zewnętrzna skorupa jądra Cybertronu. Wow! To nie wygląda dobrze, Optimusie. Cała skorupa jest uszkodzona. Wszystko w porządku, Optimusie? To święta ziemia, Ironhide. Jądro dostarcza energon i życie całemu Cybertronowi. Ta profanacja przepełnia mnie bólem. Optimusie! Cały obszar jest niestabilny. Musimy bardzo uważać. Szczególnie ty, Warpath. Co? Potrafię być ostrożny! Przed nami wejście do jądra. I co teraz? Nie widzę przejścia na drugą stronę. Popatrzcie do góry. Założę się, że można to zestrzelić. Bardzo dobrze. Nie mam pojęcia, co tam znajdziemy. Przygotujcie się na wszystko. Tak na marginesie cieszę się, że w końcu okazałeś się przywódcą. Dlaczego tak długo kazałeś na siebie czekać? To opowiadanie na inną okazję. Wyczuwam płynącą stąd czystą energię! O! Ciemny energon jest wszędzie! Nie marnujmy już więcej czasu! Musimy usunąć te zniekształcenia i... Uwaga! Bo coś za nami szło! Żywi się ciemnym energonem jądra!
Autobotę do ataku! Z dala od tych kolców! Oczyść drogę! Co u Licha? Moje strzały po prostu odbijają się od niego! Jak to możliwe? To nie działa! Musimy znaleźć jego słaby punkt! Spójrz! Pobiera energię z jądra! Usta! Strzelaj w usta! Przestraszył się! Nie sądzę, chłopcze. Za cenę całkowitego wyłączenia moich systemów. Ale ten proces zajmie miliony lat, podczas których Cybertron będzie zimnym pustkowiem. Jeśli mamy przeżyć, będziemy musieli opuścić nasze domy. Czas Prime'ów dobiegł końca, ale wciąż tli się nadzieja. Zakazuję ci część mojej iskry. Weź ją z tego świata i dobrze chroń. Tak długo jak istnieje, będę żyć i ja. Czy przyjmiesz tę odpowiedzialność, Optimusie Prime? Tak. Oto Matryca Przywódcy. Cybertron pozdrawia Optimusa Prime, powiernika Matrycy i przywódca wolnych Autobotów.